Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich gości. I tak na początek rozpoczniemy piękną kolędą w wykonaniu najmłodszej uczestniczki konkursu kolęd, 12. gminnego konkursu kolęd. Zaśpiewa Małgosia Szlachta z przedszkola, w zespole szkolno-przedszkolnym w Młoszowej. To jest taka najmłodsza uczestniczka, powtarzam się już, ale naprawdę pięknie zaśpiewa i pięknie rozpocznie. Małgosiu, proszę. Psi bierze i doma wieje pasterze. Ja już kosteczę, co chcesz mu dajże. Pała na wysokości ma. Właścicielom firm i sklepów w Trzebini, Łoszowej i w Chrzanowie oraz osobom prywatnym, które nie odmówiły nam pomocy i przekazały dla wszystkich uczestników naszego już 12. gminnego konkursu kolęd Najpiękniejsza Polska Kolęda, bogate i atrakcyjne nagrody. Gorące i gromkie brawa, bo bez tych osób to nie było tak pięknie. Warto również w tym miejscu, proszę Państwa, wspomnieć i docenić pomoc, jaką nam w tym organizacji tego konkursu udzieliła Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowie, Pani Maria Wyrwik. Ponadto nasi pracownicy przedszkola w Młoszowej, Pani Jolanta Kaszuba, Pani Marta Szymiec, a także dyrekcja i pracownicy Trzebińskiego Centrum Kultury. Bardzo serdecznie gratulujemy. Dzieci nagrodzone miejscami i nagrodami specjalnymi organizatora otrzymują dyplomy, statuetki, nagrody. Jest to 26 dzieci. Wszyscy uczestnicy bez miejsc otrzymują nagrody. Thank you.
najpiękniejsza polska kolęda, w której udział biorą przedszkolaki z terenu gminy Trzebinia, a także uczniowie klas 1-3. Konkurs ten organizuje przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym w Młoszowej. Pragnę dodać również, że gdyby nie sponsorzy, to nasz konkurs nie byłby taki bogaty. Dzieci wszystkie biorące udział w konkursie otrzymują nagrody, a tak jak już powiedziałam, jest to zasługa tylko i wyłącznie sponsorów, dzięki którym mamy te wspaniałe, piękne nagrody. Także serdecznie dziękujemy i sponsorom, i wszystkim, którzy nam pomagają w organizacji tego konkursu. Jest to już, jak koleżanka powiedziała, 12 raz i z roku na rok jest coraz lepszy. W konkursie w tym roku wzięło udział 59 dzieci i właściwie w tym roku był taki podział równy, zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas 1-3. Pragniemy dodać również, że od kilku lat nasi laureaci otrzymują również piękne statuetki, a także dodatkowo my, jak organizatorki, wręczamy nagrodę specjalną organizatora dla wybranych przez nas dzieci, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Barbara Spyt, przedszkole samorządowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Młoszowej. Marlena Pięta-Dudek, nauczyciel przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym w Młoszowej.